Siemano widzowie dziś pokażę Wam moda na bronie w Minecrafcie. Jest to naprawdę bardzo dobrze wykonany mod. Dodaje dużo świetnych broni, ale to sami zobaczcie. Mod nazywa się Awa, czyli Alliance of Valiant Arms. No i teraz y, mamy. Zobaczycie tutaj. E, na przykład wyrzutnie granatów, jakieś snajperki, nie snajperki, pistolety. Jest tego dosłownie pełno. E, tu mamy crafting. Każda broń ma swój unikatowy crafting. Tu Wam pokażę na przykład na tym przykładzie. Tu mamy. Potrzebujemy tak. I w specjalnym awakraftingu robimy te bronie. Tu mamy itemki, które są do tego potrzebne. No i oczywiście te itemki też trzeba jakoś zdobyć. Macie crafting różnych tych itemków. Nie jest to łatwe, ale zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu. Wow. Są tak dobrze zrobione te bronie. I jeszcze pokazuje nam u góry, kogo zabiliśmy. Jakie zwierzę, lub moba, zabiliśmy. Dosłownie, jak w grze. CSGO. go. Mamy też C4, które możemy zaplantować. Tylko musimy o. czekać. I teraz. I na 40 sekund wybuchnie. Eee, dobrze, to sobie zabierzemy. Uciszymy tylko dźwięki, żeby. Nie przeszkadzały. To będzie bardzo głośne. Tu mamy kolejną broń. Jest automatyczna. No i jak możecie się domyślić, do każdej broni potrzebna jest amunicja. Tu akurat mam granaty. Zaraz wam pokażę jeszcze amunicję. Tu są różne granaty. Na przykład jest toksyczny granat, który. same. I wywołuje chmurę, która oczywiście zabiera obrażenia. Tu mamy inne. Yy, chemiczne bronie. <laughs> nawet nie wiem, ile to będzie się utrzymywało. Myślę, że za chwilę zniknie. A, T4 już wybuchło. Ono wybucha w taki sposób, że zadaje obrażenia wszystkiemu naokoło, ale nie niszczy jakby. Nie niszczy struktur. O, te dymki już znikają. Mm, teraz zobaczymy sobie to. Wow, to ma nawet lunetę. Wygląda to świetnie. Naprawdę jest to dobrze zrobiony mod, jeżeli chodzi o bronię. Jeszcze takiego moda nie spotkałem. A jakżeli jeżeli ten spotkałem, no to od razu chcę wam go pokazać. Dlatego nie przygotowałem się dobrze, jak on wygląda i pokazuję wam go. Na żywo. Zobaczmy teraz może miotacz granatów. Gdzie on jest? Co ja z nim zrobiłem? Teraz go znajdziemy. Tu gdzieś na końcu to jest Rocket Launcher i jest Grenade Launcher. A, tak to jest ten. Dobra, nie zauważyłem go. I on wyrzuca takie granaty, które wybuchają i też nie niszczą niczego, ale zadają obrażenia. Ups. Teraz zobaczymy Rocket Launcher. Wow, a to leci cały czas prosto. Okej okay. eee, teraz zobaczmy, może co tu jeszcze mamy nowego. Mamy jakieś zbrojki. Mm, mm, coś takiego, kevlar po prostu. No to są właśnie te rzeczy, które są potrzebne do ulepszania naszych broni, żeby dawać im jakieś kolorki, ulepszenia różne. To wygląda fajnie. O, to też. No i jest tu też jeszcze spadochron. I eee, to są te rakiety do tego. I eee, tu mamy jakiś inny granat jeszcze. Eee, na przykład nóż. Zobaczmy nóż jak wygląda. Eee, nóż jest zbugowany widzę. Widzę, że postać ma eee, złą animację. Ale wiem jak da się to naprawić. Wystarczy modyfikacja. Ona się chyba nazywa Player, player Animator i wtedy... O, ale z pierwszej osoby to wygląda dobrze. Tak, jak teraz się patrzy. Jeżeli weźmiemy tak, to postać nic nie robi, ale jeżeli weźmiemy tak, to widzimy fajną animację. No nieźle. Taki mały błąd. No i dobra, teraz zobaczmy to. Wow. Sama to, jak to dokładnie strzela, że nie ma żadnego takiego odrzutu. Nieźle. Zobaczymy jeszcze to. I myślę, że to będzie wszystko. No, i jeżeli chcecie, to musicie sami potestować te brońki. Ja Wam wstępnie pokazałem. Pobierajcie moda, link w opisie. Jest dosyć fajny, sami widzicie. No, i do następnego, siema.